Był człowiek, który poprosił Pana Boga o uzdrowienie i otrzymał. I wyobraź sobie, później zaczął się zastanawiać, o ludzie, a czy to uzdrowienie jest dobre dla mego zbawienia? Czy to jest dobre dla mojej duszy? Co się wydarzyło dalej? Oglądaj. Był człowiek, który faktycznie poprosił Boga o uzdrowienie, zachorował. Uzdrowiał później, ale później zaczął się zastanawiać, o ludzie, a co jeżeli to nie jest dobre dla mego zbawienia? Może Pan Bóg chciał, żebym był chory? Chciał, żebym był zbawiony. Wiesz co, później prosił Boga, Boże, jeżeli to jest dobre dla mego zbawienia, żebym był chory, niech tak się stanie. I tak to właśnie jest. Ja kiedyś miałem taką, że tak powiem, lekką kontuzję. Kontuzję kolana, która przez nią nie mogłem trenować jednego sportu walki. Trenowałem sobie spory walki i fajnie było. Ale nie mogłem. Nawet się trochę modliłem o to. Nie powiem, że gorliwie się modliłem, ale modliłem się Boga i nie otrzymałem uzdrowienia. Ja myślę, że to było opatrznościowe właśnie. Bo przez to nie miałem później kontaktu z bardzo ateistyczną osobą. Trener był bardzo ateistyczny. Ja go trochę lubiłem, więc miałem z nim kontakt. I też inni ludzie, którzy tam byli, byli bardzo ateistyczni, wulgarni. Nie byli katolikami dobrymi. Widzisz, taka choroba uchroniła mnie od tego. Podobnie było przez z niektórymi świętymi, że choroby ich uchroniły od bardzo złych rzeczy. Święty Jan Maria Wianej był powołany do wojska napoleońskiego i dzięki długiej chorobie nie poszedł na front. Święty Ojciec Pio podobnie chorował i dzięki tym chorobom nie poszedł na front. Nie stracił tam swojej duszy. I widzisz, czemu o tym mówię, bo to nie jest łatwe coś takiego powiedzieć. Ja to rozumiem, że to jest bardzo ciężko często coś takiego zrozumieć. Dla mnie jest to często ciężko zrozumieć, jak to jest, że ja mam różne cierpienia w życiu, różne trudności w życiu przechodzę, żyję z innymi, a nie, z takimi, a nie innymi ludźmi. Nie wiem, tutaj w TFP żyję, we wspólnocie. To jest trudne życie we wspólnocie, powiem. Życie z innymi ludźmi, to jest oczywiście piękne, bo to jest piękne, że żyję z ludźmi, którzy mają podobne poglądy, ale to jest też trudne. Jak każda rzecz często w życiu, która jest piękna, ważna, jest trudna. I widzisz, to jest właśnie też tak, no, pięknie nam pokazuje właśnie, że opatrzność nas prowadzi, świętych, ciebie też, do zbawienia. Ojciec Pio to jest, widzisz, on tutaj właśnie mówi, dla niego to sprawia ogromną przykrość, gorycz. Czemu? Pewnie ona nie mogła normalnie funkcjonować. Ta jej siostra, Serafina Karesy, była bardzo przybita też do łóżka pewnie. Pewnie przez to też nie mogła się modlić, nie mogła ofiarowywać różnych rzeczy, nie mogła mieć takiej radości z życia też, widzisz. Dla ojca Pio to sprawiało gorycz. On się modli wręcz. On mówi tak dalej. Gorycz to jednak po części równoważy święta i słodka myśl o postępach, jakie duch jej czyni na drogach pańskich. I to jest ciekawe. Możliwe, że ta choroba jej wyjednywała łaski, żeby postępować na drogach pańskich. Widzisz, dla ojca Pio to było znacznie ważniejsze, żebyś ty postąpił. I dla ojca Pio dzisiaj jest o wiele ważniejsze, żebyś ty postąpił na drodze świętości, na drogach pańskich, na drogach Bożego życia, niż żebyś miał tylko same zdrowie. Czasem sobie tak, no, właśnie co, jak to się nazywa, tak, no, sobie tak składam życzenia, zdrówka, szczęścia, pomyślności. No, bardzo ładnie. A to nie jest to wszystko. To nie jest wszystko. To nie jest wszystko w życiu. Dla ojca Pio to była bardzo pocieszająca myśl, że ona postępowała na drogach świętości, na drogach pańskich, że ona szła dalej w cnocie. To jest bardzo ciekawe, co ona może miała o wiele większy pokój też, akceptując tę chorobę, o wiele większą taką radość. To jest bardzo ciekawe, widzisz? Jak dla ojca Pio był o wiele to ważniejszy. On o wiele bardziej dba o naszą duszę, ojciec Pio, niż my o naszą duszę. O wiele bardziej mu to na tym zależy. Co dalej mówię? Wierzę głęboko, że Pan nie odmówi mi łaski, o którą nieustannie go proszę. Oczekuję jej przez ręce naszej niebieskiej Matki, który niebowzięcie Kościół dziś świętuje. A łaską miałoby być to, żeby po otrzymaniu niniejszego listu nieprzenikniona ciemność, w jaką duch wasz jest powity oraz przypadłość, na jaką cierpi wasza siostra, zniknął, jeśli nie całkiem, to przynajmniej po części. Ojciec Pio się o to modlił. Rafinha Karesa ostatnio, przeczytaliśmy już ostatni tydzień, jak ona cierpiała. No takie bardzo ciemne pokusy. Braku zaufania do Boga, braku takiej w ogóle otwartości na Bożą łaskę. To było bardzo ciężkie na pewno doświadczenie dla niej. Ona to przyjmuje. Widzisz, ona właśnie tutaj mówi, to było bardzo... Ojciec Pio się to modli. A on nie mówi, że to jest konieczne też. Trzeba to często zaakceptować, to jest trudne. Akceptowanie cierpienia.
Często może nam w tym pomóc to, że przygotowujemy się na coś. Na to, że będzie cierpienie. Że przyjdzie ono. Że może coś się stać złego. Nie w sposób, że wyczekujemy na to, ale akceptujemy to, że nie nastawiamy się na to, że będzie wspaniale w życiu. Że jutro będzie happy end. Nie będzie. Będzie życie takie, jak jest. To, co mi da, to da. To, co mi, Panie Boże, dasz w życiu, to biorę. Chciwie. Nie chciwie, ale hojnie. Hojnie Ci to oddaję. Niech Ojciec Pio to nam pokaże. Słuchaj, chcę, żeby Twoje imię dołączyło do pierwszej przesyłki. Do przesyłki do San Giovanni Rotondo. W San Giovanni Rotondo wysyłamy imiona wszystkich podopiecznych Ojca Pio, którzy dołączyli na tym kanale. Podopieki Ojca Pio. Za nich jest co tydzień msza święta odprawiona i w oktawie zmartwychwstania wszystkie ich imiona będą wysłane. Nasi wolontariusze je tam zawiozą. Pomodlą się za wszystkich podopiecznych Ojca Pio przy ciele Ojca Pio. Ostatnio mieliśmy piękną akcję wysłania intencji. Z kilka tysięcy intencji do Ojca Pio wysłanych będzie. To jest niezwykłe, na karteczkach. To jest bardzo piękne. Jak zostać podopiecznym Ojca Pio? Link jest w opisie. Pomóż innym poznać Ojca Pio. Ty możesz pomóc temu kanałowi, aby dalej mógł funkcjonować. Aby Ojciec Pio przez ten kanał mógł zdobywać duszę. Zdobywać duszę dla Boga i Matki Bożej. Sława Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria. Oggi stiamo.